Siemanko, witam wszystkich z tej strony. Mówi Basza, dzisiaj nagrywam film poświęcony Krychowiakowi. Co z tym Krychowiakiem? Co się będzie działo z Krychowiakiem w 2018 roku? Jak tak naprawdę przebiega ta jego kariera? Ponieważ ostatnio wrzuciłem filmik, w którym mówiłem, że Krychowiak opuści, tak, West Bromwich Albion, że wróci z tego wypożyczenia do swojego macierzystego klubu do PSG. No i wtedy rozpoczęła się tak naprawdę fala hejtu w komentarzach. Co ty gadasz, co ty mówisz i tak dalej. Także dzisiaj wyjaśnię całą tą sprawę. Jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, co z tym krychowiakiem? od razu tak przedstawię sytuację, tylko jaka jest dzisiaj sytuacja Krychowiaka. No to mówi się, że Krychowiak zostanie w West Bromwich Albion, po prostu, że opuści i tak dalej, różne są plotki. Zobaczymy po prostu ostatecznie jak to się skończy, na razie jeszcze trwa po prostu okienko transferowe. Jeśli chodzi o Krychowiaka sytuację, no to ona wygląda w ten sposób, że jest zawodnikiem pesr i prawdopodobnie po prostu nie będzie tutaj chciał odejść z pesr ponieważ w pesr ma bardzo dobry, lukratywny kontrakt, natomiast wszyscy tak naprawdę martwimy się, kibice, dziennik jeśli chodzi tej o grę Krychowiaka, no bo oczywiście my mówimy tutaj o grze Krychowiaka w kontekście reprezentacji polskiej, Chyba nikt z nas nie wątpi, że Krychowiak jest ważnym ogniwem, ważnym tak naprawdę zawodnikiem w reprezentacji polskiej. Ja powiem szczerze, że mi się po prostu podobała jego gra Krychowiaka w, po prostu w środku polu. Oczywiście w tych czasach, kiedy był w, w kondycji, znaczy w, w kondycji, kiedy był po prostu na najlepszej formie, gdy występował w Sewili, zdobywał tytuły. Widać jednak, że... że jak nie występuje regularnie, nie gra w PSG, to traci gdzieś tam po prostu pewność siebie, tak na boisku. Natomiast świetnie po prostu prezentował się, świetnie to wyglądało jeśli chodzi o naszą reprezentację Polski, jak rzeczywiście występował w tej cywili. I akurat tu muszę powiedzieć tak, że według mnie Krychowiak traci dużo tak naprawdę na boisku, dzięki temu, że nie występuje, tak, nie gra po prostu w pierwszym zespole, nie zdobywa tutaj tytułów, nie, nie wygrywa meczy, czyli tutaj tak naprawdę są braki, jeśli chodzi, tutaj są braki, jeśli chodzi nie umiejętności, ale po prostu o swoją pewność siebie, tak, swoją pewność siebie. Fajnie to wyglądało w reprezentacji Polski, bo widać że rzeczywiście było, że on jest właśnie tym mocnym ogniwem, tak, no wiadomo, że teraz mistrzostwa się zbliżają, świata i taki Krychowiak jest nam potrzebny, tak? Zawodnikom, piłkarzom, kibicom przede wszystkim. Także jak wygląda sytuacja Krychowiaka? No, sytuacja Krychowiaka jest tak naprawdę mm, dosyć dziwna, tak? Z jednej strony jest prosta, bo zarobi, zarabia ogromne pieniądze. Ogromne pieniądze w PSZ. to jest, mówi się około, że, na, o, że ma kontrakt na około 20 milionów złotych rocznie. 20 milionów złotych rocznie to jest mnóstwo pieniędzy, naprawdę mnóstwo pieniędzy zwłaszcza, że ma ten kontrakt praktycznie podpisany z PSG na kilka lat, tak, także ten kontrakt by mu gwarantował, że zarobi praktycznie w PSG kilkadziesiąt milionów złotych. No i teraz tak, w dużym stopniu Krychowiak dostał się do PSG dzięki trenerowi, tak, Emery, który był trenerem z Sevilli, tak naprawdę przeszedł z do do PSG, ludzie mówią, no tak, pociągnął Krychowiaka ze sobą z Seville'i do PSG, nic nie ciągnął Krychowiaka, Krychowiak sam sobie zapracował ciężką pracą, ciężką po prostu tutaj haruwą na boisku. Natomiast rzeczywiście po prostu ułatwiło yy, to po, tutaj krychowiakowi, tak, y, znalezienie się w Pezrze. No i w tym Pezrze nie występuje, nie dlatego, że jest słaby, tak tutaj dziennikarze mówią, czy po prostu niektórzy kibice, tylko dlatego, że na jego pozycję są lepsi, tak, są lepsi od niego. Y, to nie jest tak, że w Pezrze jest jeden tylko zawodnik na jedną pozycję, tylko w tych tak, najlepszych klubach wiadomo, że jest kilku tych zawodników, tak, dwóch, trzech na tą jedną pozycję i ta rywalizacja cały czas trwa. Niestety jakby tutaj Krochowiak przegrywa tą rywalizację. No i teraz był pomysł taki, że poszedł właśnie do West Bromwich Albion, gdzie miał się ograć. Tam praktycznie e, on zanotował fatalny sezon. Znaczy ja nie mogę powiedzieć, że on fatalny sezon zanotował z tego względu, że trudno jest tak naprawdę mieć pretensje do zawodnika, który przychodzi. Klub też jest w przebudowie, tam się zmienił trener. Klub po prostu, wiecie, to nie jest ten klub też z najwyższej jakby klasy, klasy rozgrywkowej, tak? Gdyby to była jakaś czołówka, rzeczywiście Ligi Angielskiej to tak więc rzeczywiście, rzeczywiście po prostu tutaj Krychowiak dziś się nie odnalazł, dziś błędy po prostu były klubowe, wiele czynników, tak, to nie można powiedzieć, że to jest tylko jakby wina Krychowiaka, natomiast jest tak fatalne w kontekście tutaj Mistrzostw Świata z tego względu, że on nie gra, nie występuje, nie ma tych minut, tak, nie ma tego wybiegania. Eee, tam była też kwestia taka, że dlaczego poszedł do właśnie do Ligi Angielskiej. Przede wszystkim tak, Krychowiak poszedł na wypożyczenie, poszedł na wypożyczenie takiego klubu, który jest w stanie pokryć jego pensję, tak, jego pensję, czyli te 20 milionów złotych rocznie. West Bromwich Albion płacił mu 100 tysięcy funtów tygodniowo, to jest około 500 tysięcy złotych tygodniowo, to jest około ile? 4 razy 5, to jest 2 miliony 24 miliony złotych, tak by wychodziło rocznie, no ale wiadomo, podatki różne i tak dalej. Natomiast trzeba też pamiętać, że West Bromwich Albion nie płacił mu w 100% tej pensji. To nie jest tak po jak wszyscy myślą, że w 100% West Bromwich Albion w jakimś procentowym ułamku płaci, tak? Nie wiem, czy to jest 70%, a 30%. Procent PZR czy USB Bromicz płaci 30%, a PZR 70% natomiast bez wątpienia nie jest tak, że na pewno, że, że tutaj 100% płaci jego kontraktu, tak, za jego kontrakt, na pewno płaci jakiejś część. E, oczywiście są tacy zawodnicy, którzy są na wypożyczeniu, przy, na przykład przychodzą do wielkich klubów i tam naprawdę e, te kluby mogą pokryć te koszty, natomiast na pewno nie jest to w przypadku West Bromwich, Albion. No i teraz taka kwestia jest, tak, e, Krychowiak też musi jakby patrzeć na inną kwestię, e, to jest zawodnik, który tam ma już praktycznie pod 30 e, i tak naprawdę kontrakt z że to był szczał życia, tak? To był szczał życia, taki kontrakt, mu, mu się więcej nie zdarzy. Także wątpię, żeby tutaj chciał zrezygnować z występów w PSG, bo to są bardzo dobre, bardzo dobre pieniądze, tak? Dla chłopaka z Polski, to są bardzo dobre pieniądze, tak? Zwłaszcza, że w Sewilli czy w poprzednich klubach, jak wygrał we Francji, zarabia dobre pieniądze, tak? No nie można tutaj powiedzieć, że zarabia pieniądze, ale one były zdecydowanie niższe, tak? Zdecydowanie niższe, były one zdecydowanie niższe. Natomiast teraz absolutnie nie wszedł na, tą, na ten top, tak, z zawodników, jeśli chodzi o zarobki. Yy, no i teraz yy, i znowu się pojawiają głosy, no to to już Kruchowiak wybrał teraz po prostu kasę, a nie karierę, tak. Ciężko powiedzieć, tak naprawdę, jak sytuacja też się zmieni w Pezrze, bo gdy trener na przykład Emery zostanie zwolniony, być może nie będzie miejsca w tym zespole w Pezrze, i rzeczywiście kryjowiek będzie musiał wtedy opuścić. Natomiast póki co, to jest zawodnikiem Pezrze, zarabia ogromne pieniądze, cieszy się z życiem, jest na wypożyczeniu, czy wróci do Pezrze, A także zobaczymy, tak, zobaczymy, jak ta kariera będzie przebiegała. Natomiast jeśli chodzi tutaj w kontekście reprezentacji, no to w kontekście reprezentacji na pewno powinno być zawsze miejsce dla niego, tak. Jeżeli nie jest kontuzjowany, to powinien. Po prostu być miejsce dla niego. Mówi się tak, no, że zawodnik powinien grać. No rzeczywiście powinien grać, tak? Natomiast nie możemy też patrzeć zawsze po prostu pod kątem tego, czy zawodnik będzie występował, tak? Bo są tacy zawodnicy, którzy mogą w klubach nie występować, a będą przydatni w reprezentacji, tak? Więc ja bym w ten sposób podchodził do tej sprawy. Z Krychowiakiem, napiszcie w komentarzach, co Wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Ja też mówiłem, że na przykład tutaj w jednym z filmików, że najlepszym dla niego kierunkiem byłaby Liga Wschodnia, tak? Rosyjska i ten, ten po prostu kierunek. No i rzeczywiście tak, no, według mnie po prostu tam by się odnalazł, tak? Tam by się odnalazł. Przede wszystkim miałbym tam systematyczne, występowałby ten systematycznie, mógłby tam występować systematycznie, co dla niego po prostu byłoby bardzo ważne. No, Liga francuska jest specyficzna, jest ciężka, jest tak naprawdę mocna wydolnościowo. PSG to już zupełnie specyficzny klub, tam jest ogromny po prostu, jakby nacisk na osiąganie rezultatów, wyników, tak, zdobywanie pucharów, trofeów, Tam jest absolutnie bardzo mocny, bardzo mocny nacisk na, na, na wyniki, tak? na widzę tutaj wschodniej też jest taki nacisk, natomiast PSG, natomiast tutaj Krychowia, gdyby przyszedł na przykład do Ligi Wschodniej, miałby status gwiazdy. Ja Wam powiem taką rzecz, że, że po prostu Rybus też występował tutaj w Olimpiku Lyon i przeniósł się, tak? Był w, znów się przeniósł po prostu tutaj do Ligi Wschodniej, tak? Czyli był w Lidze Wschodniej, przeszedł potem do Francji, do Olimpiku Lyon i potem znowu przeszedł do Ligi Wschodniej, ponieważ my tam, Polacy, przede wszystkim lepiej się odnajdujemy i też mamy, większe, mamy większą po prostu stabilność tak? w zespole. Natomiast Olympik Lyon czy PSG to są zespoły, które są bardzo mocno nastawione na konkurencję, na rywalizację na danej pozycji. I tam rzeczywiście jest bardzo ciężko, tak? Natomiast no, nie ma co się dziwić też Krychowiakowi, że nie chce odejść, tak? No, mówię, no, to jest praktycznie szczał życia, tak? Na pewnym etapie tutaj na pewno pieniądze są ważne w karierze. Zwłaszcza, że tutaj zakończy karierę i musisz czegoś żyć, tak? Musisz czegoś żyć. Dużo się mówi o tym blichtrze i o tych po prostu, tak naprawdę, ciuchach Krychowiaka i to, ale myślę, że to jest tylko dodatek, tak? No przecież on doskonale wie, że. Że tutaj, po prostu, piłka jest najważniejsza, a to są tylko rzeczy, które są do, dodatkiem, tak? Czy o jego partnerce? Natomiast na pewno to nie ma żadnego wpływu, tak naprawdę, na grę piłkarską, tak? Ja powiem więcej, tak? No, oczywiście, u nas w Polsce się patrzy na to przez taki pryzmat, tak? Że przyjechał w płaszczu nowym, czy w jakimś korzuszku i tak dalej. Natomiast ja wam powiem więcej. Tacy piłkarze, którzy właśnie lubią taki styl życia, tym bardziej dają siebie po prostu wszystko na boisku, po to, żeby mieć właśnie te rzeczy, tak? W tym się po prostu w jakiś sposób mogą motywować. Nie mówię, że. Akurat Krychowiak się tym motywuje, ale może, mogą się po prostu w ten sposób motywować. Także napiszcie w komentarzach, co Wy na ten temat sądzicie: czy to dobrze, że Krychowiak e, jest pes, że czy, powin, czy powinien z, zmienić klub, jak to, ma, jak to według Was będzie miało miejsce, jak to będzie wpływać tak naprawdę na jego miejsce w reprezentacji i jak to będzie wyglądało na mundialu. Tak to wszystko, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.